Spółkę założyłem ja oraz dwóch moich znajomych z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Mowa tutaj o Małgorzacie Małdobrej Mazur i z Politechniki Wrocławskiej, czyli o panu Henryku Robuszczaku. No i od tego czasu tak naprawdę w myśl tego pierwszego pomysłu, czyli właśnie takiego mobilnego laboratorium, które może być wykorzystane do badań genetycznych w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie. Rozpoczęliśmy pracę po stronie właśnie pana Henryka i zespołu technicznego, było opracowanie wedle jego pomysłu systemu bezkontaktowego optycznego grzania, który jest kwintesencją technologii, na której bazuje GenomeTech. My zaś po swojej stronie skupiliśmy się na sferze biologii molekularnej, genetyki, po to, żeby móc właśnie zmniejszyć rozmiary urządzenia, zmniejszyć jego zużycie energii. No i wreszcie te przynajmniej dwa czynniki przekładają się na ograniczenie ceny urządzenia ze względu na to, że skomplikowanie budowy dzięki właśnie wykorzystaniu naszego opatentowanego systemu jest znacznie prostsze. Ten system jest znacznie prostszy, wymaga mniejszej ilości komponentów, nie musimy mieć bardzo aktywnego systemu grzania i chłodzenia, jak to ma miejsce w przypadku takich standardowych analizatorów, tak zwanych termocyklerów, które przeprowadzają reakcję PCR. My cały proces przeprowadzamy w jednej stałej temperaturze, w związku z tym, tak jak powiedziałem, oszczędzamy energię, nie musimy chłodzić aktywnie próbki podczas procesu amplifikacji, co przekłada się właśnie na skrócenie czasu, obniżenie ceny, zmniejszenie rozmiaru urządzenia. Jeśli chodzi o nasz kluczowy produkt, nad którym pracujemy, czyli system GenomeTech ID, to znajduje się on obecnie w fazie industrializacji. Wcześniej, od tego wspomnianego przeze mnie 2016, przeszedł on przez różne fazy rozwoju. Różne fazy również rozwoju przeszedł obszar biologii molekularnej, przeszły nasze startery, składy mieszanin reakcyjnych. To też jest ten obszar, który widzimy istotność, jeśli chodzi o ochronę własności intelektualnej, bo również właśnie te unikalne startery, które charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami diagnostycznymi niż u naszej konkurencji, znacznie lepszym czasem reakcji niż u naszej konkurencji, również je chronimy. Teraz skupiamy naszą uwagę na analizatorze po to, aby z tego prototypu, który powstał w naszym laboratorium, stworzyć urządzenie, które jest produkowane, czy może być produkowane masowo. Cała dokumentacja techniczna, przeprojektowanie niektórych elementów po to, aby charakteryzowały się one właśnie tą zdolnością do masowej produkcji, sprawdzenie wytrzymałości komponentów, sprawdzenie ich dostępności. Tutaj też nie ukrywam, że w związku z obecnym stanem rynku półprzewodników pojawiły się jakieś trudności, które musieliśmy pokonać po to, żeby to urządzenie funkcjonowało tak, jak należy, bo niestety są braki po prostu materiałowe i to na tym cierpią wszyscy producenci, od producentów sprzętu elektronicznego typu komputery po samochody, no wreszcie też skończywszy na producentach sprzętu medycznego, bo my wszyscy używamy mniej lub bardziej podobnych komponentów. Ten proces industrializacji powinien się zakończyć w grudniu tego roku i wkrótce po tym rozpoczniemy, nie ma dobrego odpowiednika, jeśli chodzi o polskie stwierdzenie, po angielsku jest to clinical performance study, czyli takie porównawcze testy kliniczne, jeśli tak to można powiedzieć. To znaczy będziemy porównywali nasze rezultaty uzyskiwane z badania genetycznego na naszym analizatorze z badaniami genetycznymi uzyskiwanymi metodami referencyjnymi, czyli głównie mowa tutaj o metodzie real-time PCR. I takie badania będą przeprowadzone zarówno tutaj u nas w kraju, jak również za granicą, po to, żeby móc uzyskać dopuszczenia regulacyjne w ramach IVDD, które obowiązuje obecnie, ale my głównie nastawiamy się na wytyczne nowej regulacji, czyli nie dyrektywy, tylko właśnie regulacji unijnej, która będzie obowiązywała na razie
wedle informacji, które są dostępne od 2022 roku, ale wszyscy w tej branży przewidują, że jednak tutaj będzie musiało nastąpić przesunięcie po stronie Komisji Europejskiej ze względu na to, że po prostu jednostki notyfikowane i rynek nie są gotowi na to, żeby ten proces w rozsądnym czasie przeprowadzić, te nowe procesy rejestracyjne, bo chociażby nie zostały wyznaczone laboratoria referencyjne, które część urządzeń muszą przebadać, część produktów będą musiały przebadać. No więc jeśli nie ma tych urządzeń, tych laboratoriów, to po prostu nie ma możliwości, żeby ten proces przebiegał płynnie. No a zostało niewiele ponad pół roku do momentu, w którym ta regulacja będzie obowiązywała. Więc czekamy na decyzję. Jeśli zostanie ona przesunięta, to dla nas tak naprawdę oznacza łatwiejszą ścieżkę wejścia na rynek europejski, ale także przyglądamy się możliwości wejścia na rynek amerykański, dlatego też właśnie chęć przeprowadzenia tych badań klinicznych poza granicami Polski, ze względu na to, że wiemy, że są, powiedzmy sobie, tak zwane preferowane kraje, w których testy, wyniki z testów klinicznych mogą być z powodzeniem włączone i de facto w niewielki sposób uzupełnione testami w Stanach po to, żeby móc ubiegać się o dopuszczenie na terenie USA. Takim przetarciem szlaku dla nas było wprowadzenie na rynek i przeprowadzenie całego procesu rejestracyjnego w Unii Europejskiej testów w kierunku SARS-CoV-2, które opracowaliśmy. Ten proces pozwoli nam nauczyć się wiele, jeśli chodzi o to, jak ten specyficzny w przypadku SARS-CoV-2, niestety specyficzny rynek SARS-CoV-2 funkcjonuje, to znaczy nie tylko wymagane są w przypadku tego patogenu, nie tylko wymagane są europejskie dopuszczenia, ale także każdy kraj stosuje swoje własne wymagania, jeśli chodzi o dodatkowe potwierdzenie parametrów klinicznych, co utrudnia wejście na rynek. Szczęśliwie w przypadku pozostałych patogenów, czy w przypadku w ogóle rozwiązań point of care, które są wysoce pożądane na rynku, ten problem nie istnieje. I to jest dla nas dobre. Natomiast wiemy właśnie z tej informacji zwrotnej płynącej od dystrybutorów, z którymi rozmawiamy, z tymi, z którymi podpisaliśmy umowy, czy chcemy podpisać umowy, wiemy, które aspekty są w tym obszarze kluczowe. Wiemy na przykład to, że właśnie polski rynek jeszcze nie jest postrzegany na tyle dobrze, że wyniki uzyskiwane na tym rynku mogą być z powodzeniem wykorzystane do procedury rejestracyjnej na innych rynkach poza Unią Europejską. Bo oczywiście w Unii Europejskiej nie ma tego problemu, o ile to nie jest SARS-CoV-2. Natomiast w przypadku pozostałych krajów no zawsze jest ta pewna doza wątpliwości odnośnie tego, czy cały ten proces przebiegł odpowiednio. Więc to jest pierwsza rzecz i to właśnie służy nam tej strategii, którą obraliśmy, przeprowadzenie badań porównawczych, badań klinicznych poza granicami Polski. Mamy też informacje właśnie od dystrybutorów, z którymi rozmawiamy, stosowani na swoich lokalnych rynkach, które w przyszłości, oprócz tego, co już w tej chwili planujemy oferować, chcieliby oni włączyć do swojego portfolio. Bardzo dużym plusem jest to, że mamy bardzo duże zainteresowanie dystrybutorów tym rozwiązaniem POCT. To tak jak powiedziałem, potwierdza tylko, że ten kierunek rozproszonej diagnostyki, czy w naszym przypadku rozproszonej diagnostyki genetycznej, jest słusznym kierunkiem i po prostu to jest kierunek, w którym zmierza cały rynek. Ze względu na to, że bardzo nieefektywne czasowo i w pewnym sensie też kosztowo jest po prostu gromadzenie, oczekiwanie na wynik z próbek, które mogą być wcześniej przetestowane na miejscu, zamiast tego są transportowane do jakiegoś centralnego laboratorium, co po prostu pochłania niepotrzebny czas, który ostatecznie przekłada się na cały koszt terapii, leczenia, diagnostyki danego pacjenta. Jeśli chodzi o nasze cele, które wiążemy z przejściem z rynku New Connect na główny parkiet giełdy papierów wartościowych w Warszawie, to jest to niewątpliwie chęć pozyskania grupy inwestorów, która
patrzy na spółkę długoterminowo. Tutaj mowa o inwestorach instytucjonalnych, mowa o inwestorach zagranicznych. Bardzo istotne jest to, że z tym przejściem nie wiąże się emisja nowych akcji, więc tutaj nie ma tak naprawdę mowy o jakimś dodatkowym rozwodnieniu obecnych akcjonariuszy. Głównie, tak jak powiedziałem, mamy na celu zbudowanie silnego grona długoterminowych akcjonariuszy, którzy wierzą w spółkę, którzy chcą budować wartość spółki z biegiem czasu, podobnie jak jest to celem całego zarządu. Jeśli chodzi o samą sytuację finansową spółki, to sytuacja jest stabilna. Mamy oprócz finansowania kapitałowego również dużą część finansowania grantowego jeszcze, która pozostała do korzystania, więc tutaj tak naprawdę mamy te stabilne podłoże ku dalszemu działaniu. Jeśli chodzi o samą strategię długoterminową, to tak jak od samego początku wspominaliśmy inwestorom, czy tym biorącym udział w IPO, czy tym, którzy inwestowali w nas wcześniej, że cały nasz wysiłek całego zespołu jest skoncentrowany, tak jak powiedziałem podczas dzisiejszej konferencji wynikowej, ponad 90% na terminowym dostarczeniu, zakończeniu rozwoju z platformy Genome ID. To tam jest główna część naszych wysiłków, bo to tam leży główna wartość spółki, w tym IP i w tej technologii. Jeśli chodzi o testy laboratoryjne, to również ja ubolewam nad tym, że ta sprzedaż nie jest na takim poziomie, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo produkt jest bardzo dobry, ale niestety otoczenie rynkowo-regulacyjne, które mamy głównie w Unii Europejskiej i też niestety w Polsce, wygląda w ten sposób, że testy u nas w kraju nie są refundowane. My bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby ten stan rzeczy zmienić, ale no niestety nam się to nie udaje. Według mnie nie ma rozsądnych przyczyn, które mogłyby stać za tym, że tego typu testy nie są refundowane ze względu na to, że są one uznawane, tak? Więc jakby ten argument, że test nie jest na przykład wiarygodny, no, to można odłożyć na bok, tym bardziej, że testy kliniczne, które przeprowadziliśmy dla obu rodzajów naszych produktów, pokazują, że ta jakość diagnostyczna, dokładność diagnostyczna są na bardzo wysokim poziomie. To jest niewątpliwie problem, że rynek polski jest ograniczony do tej niewielkiego procenta testów, które są wykonywane prywatnie. Drugi aspekt, jeśli chodzi o testy, związany jest właśnie z tym otoczeniem, takim, jak już to powiedziałem, protekcjonizmem gospodarczym krajów Europy, ze względu na to, że oni preferują swoich producentów i wykorzystują chociażby techniki RT-LAMP, które pochodzą wewnętrznie z tego kraju. Bardzo dobrym przykładem jest Austria, bardzo dobrym przykładem jest Wielka Brytania. Pozostałe kraje również, wymagając tego typu dodatkowej walidacji na swoim rynku, swoim firmom odpowiednio umożliwiły uzyskanie dofinansowania po to, aby ten proces po prostu przeprowadzić. W naszym przypadku my musimy po prostu za niego zapłacić, a każdy taki rynek to są kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, euro, wobec czego musimy mieć naprawdę dobre uzasadnienie rynkowe w tym obszarze, żeby po prostu ten koszt nam się zwrócił, bo on się musi zwrócić z zysku z testów. No i w momencie, kiedy nie mamy gwarancji, nie mówię o stuprocentowej gwarancji, ale przynajmniej o dużej szansie powodzenia sprzedaży w określonym wolumenie, który pozwoli na zwrot tych kosztów, to po prostu na ten rynek nie decydujemy się wejść bez takiego wsparcia. Próbujemy robić to na rynkach, gdzie ten proces regulacyjny wygląda nieco inaczej. Mowa tu o rynkach azjatyckich czy rynkach Bliskiego Wschodu, jeśli tak możemy to spozycjonować. Ten proces tam wygląda nieco inaczej i tam próbujemy naszych sił
Tam również byliśmy obecni na wystawie Arab Health w tym roku, nawiązaliśmy kontakty z dystrybutorami, teraz próbujemy te kontakty zmonetyzować, ale no niestety ten proces po prostu jest procesem długotrwałym, bo trzeba poczekać na zgody dotyczące możliwości wysyłki w ogóle tego typu testów do celów walidacji klinicznej, później trzeba poczekać na walidację kliniczną, no i wreszcie można ostatecznie przejść do podpisania umów, więc po prostu ten proces się przeciąga, no ale na to nie jesteśmy w stanie nic poradzić, musimy po prostu to przyjąć i tak naprawdę jeśli o to chodzi, to mi tak samo jak inwestorom, a pewnie nawet i bardziej zależy na tym, żeby po prostu te produkty nasze się sprzedawały. Rozbudowujemy również ten obszar marketingowo-sprzedażowy, do zespołu dołączył Czarodat Sach, który ma wieloletnie doświadczenie w sprzedaży produktów, on ma właśnie wnieść tą świeżą krew, jeśli tak można powiedzieć, do zespołu po to, aby może część procesów zmodyfikować, część procesów ulepszyć po to, żeby i zwiększyć sprzedaż i możliwości sprzedażowe tych produktów, które mamy, czyli testów w kierunku SARS-CoV-2, ale przede wszystkim odrobić tą lekcję po SARS-CoV-2 w przypadku GenomeTech ID. Niewątpliwie GenomeTech jest bardzo dobrze przygotowany na to, co po pandemii, ze względu na to, że my rozpoczynaliśmy pracę nad systemem GenomeTech ID przed pandemią. Oczywiście w prezentacjach inwestorskich wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że taka pandemia może się wydarzyć. Oczywiście wielu to wkładało między bajki wtedy, no bo przecież to jest niemożliwe w XXI wieku z tą technologią, z tymi lekami, z tymi środkami, które mamy, żeby coś takiego się wydarzyło, a jednak się wydarzyło. Więc ta sytuacja tylko tak naprawdę nam pomogła, ze względu na to, że tylko jeden z naszych patogenów, których teraz mamy ponad 6, jeśli chodzi o opracowaną liczbę, jest właśnie SARS-CoV-2, tak? Więc my zdecydowanie nie jesteśmy spółką, jak to się zwykło mówić, covidową, ze względu na to, że to jest tylko jakaś niewielka część naszej uwagi, ale to, co zrobiła pandemia na rynku, dla nas, to jest zmiana postrzegania diagnostyki rozproszonej, zmiana w ogóle postrzegania diagnostyki genetycznej. Proszę zauważyć, że jeszcze kilka lat temu, w 2019, początek 2020 roku, test genetyczny, test PCR był uważany za dobro luksusowe, jeśli chodzi o diagnostykę medyczną i tak naprawdę większość tego typu testów była zlecana prywatnie, albo nie była w ogóle zlecana, tak? Więc mieliśmy leczenie u nas w kraju na ślepo, ale to samo było w innych krajach, więc po prostu nie było. I to zresztą świetnie pokazał początek pandemii. Nagle się okazało, że nie ma wydajności laboratoriów, nie ma wydajności tego systemu opieki zdrowotnej, żeby tych pacjentów po prostu przetestować, bo nigdy się tego nie robiło. Ale nie robiło się nie dlatego, że nie było takiej potrzeby, bo ta potrzeba była, tylko po prostu płatnicy, też część środowiska nie rozumiało, że diagnostyka genetyczna rzeczywiście po pierwsze może dać bardzo wiarygodny wynik, znaczy o tym akurat większość wiedziała, ale że może dać go szybko i za rozsądne pieniądze. To się na pewno zmieniło, czyli to większa presja w kierunku diagnostyki genetycznej, ale także właśnie większa presja w kierunku diagnostyki POCT. Diagnostyki, która usprawnia cały ten proces, bo jeśli ktoś ma czekać kilka dni na wynik, no to bardzo często albo on, ten stan się jego polepszy, ponieważ miał przepisany antybiotyk czy inny lek, który ma szerokie spektrum działania, albo po prostu doszło do takiego zaostrzenia, że ten test wykonano na przykład bezpośrednio w szpitalu, o ile szpital był wyposażony w odpowiednie laboratorium. Więc ten sposób, zmiana sposobu myślenia na temat diagnostyki genetycznej to jest na pewno to, co się zmieniło i to, co nam pomoże w komercjalizacji, czy to poprzez sprzedaż produktów, czy to właśnie poprzez przejęcie, sprzedaż licencji, bo tutaj, tak jak mówię, żadna decyzja nie zapadła, będziemy patrzyli, jak sytuacja wygląda w momencie, kiedy jesteśmy w trakcie testów klinicznych, bo to jest ten moment, kiedy najczęściej dochodzi do przejęć, czy też po zakończeniu testów klinicznych.